Lisie Naprawianie. Zaczynamy! I taka sytuacja, słuchajcie. Wchodzi do nas, do kantorku, typ i mówi: Ej, mam zajebisty towar. Ja mówię: co masz takiego? No wiesz, MDS. Mówię: a może LSD? Nie, MDS, ale strasznie wciąga. Mówię: co ty masz, człowieku? No, MDS-a mam, 502. I wciąga kasety. Pewnie paski. No i mówię: ej, dobra, mordo, pokaż. Ale to nie koniec, mam jeszcze do tego tuner 502 AS-a i jakiś kloc Technicsa. I to ten. I za to pieniądze, nie? Mówię: ej, pokaż, pogadamy. I przychodzi i mówi, ile za to chce. A ja mu na to: nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo pełno gratów na półce mam. Dramat. Tak więc dzisiaj skończymy może HDMI w konsoli. Niestety kręcony telefon musiałem zamienić, bo centrala go nie obsługiwała. Więc nie mogłem wybierać numeru, chciałem do kogoś zadzwonić i zrobić pranka. I patrzcie, pam pararam. Co się tutaj na pierwszy rzut oka da dostrzec? Tuner, prawdopodobnie wszystko jest ok, działa. Elektrycznie się włącza, brakuje śrubek. Czyli po plombie zostały tylko wspomnienia. Tak samo z magnetofonem, nie dość, że brak śrubek jest jedna na plombie i to jeszcze nie taka ładna, jak powinno być. No i teraz zobaczcie, ktoś tu naprawdę dokonał designerskich zmian, ponieważ mamy standardowy kolor deków, a panel jest od tej takiej wersji grafitowej. I tak, faktycznie jest problem z dekami. Teraz sobie zerkniemy do tego magnetofonu. I jeszcze tutaj jest taki pizdryk z filcu. Więc magnetofon może mieć grube przejście. Aczkolwiek jest micro switch, który widać, że jest sfatygowany jakby jakimś klejem albo czymś na ciepło, więc ktoś próbował się ratować tutaj i może ożywić to. Więc tutaj mam kontakt z jednym człowiekiem, pewnie wiecie którym, który ma trochę części do tego sprzętu. No i spróbujemy jakoś go przeterabanić, żeby on nam pograł. A tuner Technicsa, który przypomina mi trochę naszą francuską Diorę Authentic, zobaczcie. Chyba AS612. Skala, ten kolor może jest troszeczkę węższy i dłuższy. Coś jest nie tak z proporcją na pewno. Ale styl guzików i sam fakt, jak to wygląda, sami porównajcie. Jest naprawdę, ktoś od kogoś ściągał. Nie będę nawet wnikał kto. Dobra, ściągamy dekę z magnetofonu. No i patrzcie, nasz piękny sprzęt. Tu jakieś ślady, tu zerwana naklejka. Tutaj przewód od procesora dobrze jest. Nie ma śladów pasków, jak widzicie, nie ma pasków. Więc ktoś już tu był, czy je wziął sobie, te zepsute stare paski. Tego nie wiem, bezpiecznik jest cały. Więc należałoby założyć teraz paski i spróbować odtworzyć coś, jeżeli się da. I byśmy mieli może sprawny magnetofon, więc w sumie jeszcze bym prawdopodobnie albo potrzebował antracydowych mordek, przełącznika, znaczy włącznika standby, albo całej mordki, więc będę musiał się mega pouśmiechać do jednego człowieka, ale to tak na maksa. Nie wiem, czy tyle uśmiechu wystarczy, ale sprawdźmy techniczną stronę sprzętu.
Miałem teraz zmienić paski, ale wyszło na to, że już ktoś tu ostro pogrzewał. Silniki są luźne, brakuje śrubek, więc zrobimy MDS-a 502 drugą część, już taką skuteczną naprawę z wymianą panela. Mam nadzieję, że z wymianą panela, a ewentualnie dołączeniem przycisku, jeżeli mój uśmiech był wystarczający. I będziemy mieli okazję, żeby przetestować kasetę testową i sprawdzić pracę magnetofonu. Więc zapraszam na przyszły odcinek i ja czekam na część. Boże, może się uda. Nie zapomnijcie o subiksie i łapce. Będę mega wdzięczny. I szukam pamięci do telewizora. Cześć!